12 grudnia wspominamy świętego Szymona van der Hoa, męczennika. Szymon urodził się około 1774 lub 1787 roku na terenie dzisiejszego Wietnamu. W XVIII wieku religia katolicka była tam bardzo prześladowana. Zginęło wtedy bardzo wielu ludzi świeckich tylko dlatego, że byli katolikami, a jednym z nich był właśnie święty Szymon. Wiadomo o nim tylko tyle, że pochodził z rodziny pogańskiej. Jego ojciec był urzędnikiem w sądzie. Zmarł, gdy Szymon był jeszcze dzieckiem. Swoje imię przyjął dopiero jako nastolatek, gdy w wieku 12 lat trafił do katolickiej rodziny. Obserwując świadectwo ich życia, poznał wiarę katolicką, przyjął chrzest święty i imię Szymon. Był bardzo zdolny, miał dobry, prawy charakter. Przybrany ojciec pragnął, by został kapłanem. Szymon wstąpił do seminarium duchownego, był bardzo dobrym studentem i widziano w nim dobrego kapłana. Jednak ze względu na to, że jego matka żyła w nieformalnym związku małżeńskim, nie mógł przyjąć święceń kapłańskich. Opuścił zatem seminarium i rozpoczął studia medyczne. Został bardzo cenionym i szanowanym lekarzem. Z wielką troską pomagał chorym, zwłaszcza ubogim i starszym. Mówiono o nim, że czyni cuda. Ożenił się i był ojcem 12 dzieci. Wychowywał je bardzo starannie, przekazywał im dar wiary. Codziennie wieczorem cała rodzina gromadziła się na czytaniu Pisma Świętego i życiorysów świętych. Często uczestniczyli we mszy świętej, a trzy jego córki wstąpiły do klasztorów. Szymon cieszył się tak wielkim autorytetem, że po pewnym czasie został burmistrzem miasta. Dbał o powierzonych sobie ludzi, troszczył się o ich dobro, ale potrafił być też wymagający. Związany był z paryskim Towarzystwem Misji Zagranicznych. Gdy nasiliły się prześladowania chrześcijan, zbudował nowy dom, w którym stworzył schowki dla kapłanów. Wielu z nich, a nawet biskupi, znajdowali u niego schronienie. Wiedział, że naraża się na niebezpieczeństwo. Wieczorem 13 kwietnia 1840 roku, gdy chciał przewieźć jednego z biskupów w bezpieczne miejsce, jego łódź została otoczona. Aresztowano ich i uprowadzono. Kilkakrotnie przewożono Szymona do różnych więzień. Zmuszano go do wyrzeczenia się wiary i ujawnienia nazwisk biskupów i innych katolików. Był w okrutny sposób torturowany, ale nie zaparł się wiary i nie ujawnił nikogo ze współwyznawców. W więzieniu pomagał innym współwięźniom, opatrywał ich rany, pocieszał. Cierpienia znosił w pokoju ducha zjednoczony z cierpiącym Panem Jezusem. Gdy odwiedziły go jego dzieci, zapewnił, że bardzo je kocha, ale jeszcze bardziej kocha Pana Boga. Prosił, by one też zaufały jego opatrzności. Prosił, by pełniły jego wolę i zaopiekowały się mamą, i by wszyscy byli spokojni. Jednego ze swoich uczniów, który go odwiedził, prosił, by się za niego modlił, ale więcej nie przychodził, gdyż może to przyczynić się do tego, że też zostanie aresztowany, a wie, że takich cierpień on nie zniesie. Na rozprawę sądową prowadzono Szymona tak, by podeptał krzyż, lecz nie uczynił tego. 12 grudnia 1840 roku skazano go na śmierć i tego dnia zgładzono przez ścięcie mieczem. Beatyfikowany był w grupie męczenników wietnamskich 27 maja 1900 roku i kanonizowany 19 czerwca 1988 roku przez papieża świętego Jana Pawła II. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika świętego Szymona, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.